Witam już bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Naruto Cross Boruto Ultimate Ninja Storm Connection. Okej, trzeci odcinek. Mam tutaj jakiegoś gościa z chińskimi znaczkami, czyli pewnie wiadomo, klasyczka wraz z netem z Rosji i tak dalej. Ale mamy fajną mapę tym razem. Tym razem walczymy na... no na tej samej mapie co zawsze przez ostatnie dwa odcinki, ale w wersji wieczornej. Nawet jest klimacik, bo nagrywam to wieczorem, więc jest okej. Ogólnie ta mapa w wersji wieczornej pojawiła się dopiero w tej gierce i jest czymś nowym. Czymś, czego nie było wcześniej i czymś, co jest fajne, bo ta mapa w wersji wieczornej jest kurde fajna. Kurde fajna jedna jakaś rzecz, która mi się w tej gierce podoba. Plus jeszcze kod sieciowy. No nie ma co mówić, wypierdoliło mi na streamie kilka razy gierkę w powietrze, w kosmos i tak dalej. Ale to są dwie. Jedna to moja babcia, jakimś cudem zmarnowałem ostatnie drewno jak ostatni frajer i jestem teraz kopany. Ale, i zapomniałem o czym mówiłem, znowu zdarza mi się tak bardzo często. Już mam, jestem w tym wieku, że mam małą demencję. Katon go hachujno jutsu, poszło, nie poszło. To może jeszcze jedne, drugie już na szczęście poszło. Ale niestety ja też zdołałem oberwać Hinata. Niestety Hinata nie zadziałała. Dobra, skończyła tak. Ja zrypałem akcję, ja zawsze rypię akcję. Dobra, raz, dwa. A może trzy? A może Hinata? A może łapanie? O, łapanie weszło. Łapanie w tej części to jest coś pięknego. Jakby kurde, łapanie zadawało tyle obrażeń w poprzednich częściach, które ja bym chyba max ranki bił w tym Stormie 4 na samych walkach online, nawet się nie starając. A zapewniam was, nie starałem się nigdy. Nawet się nie próbowałem starać, a jak już mi przyszło do głowy, żeby się starać, to szybko sobie przypomniałem, że nie warto się starać. I kurwa, co on odwala w tym momencie! Dobra, wypierdalaj na bambus banany prostować do kurwy nędzy! Co to było? To nie powinno się tak wydarzyć przed chwilą. Cholera jasna. Ale to było chamskie zagranie z jego strony. Normalnie nie wiem, kiedy ostatnio coś tak chamskiego doświadczyłem. No chyba na maturze z polskiego ustnej, jak miałem ten temat popierdolony. Ale wykręciłem 100%, nie chwaląc się. Taki byłem świetny kiedyś, taki byłem wygadany. Wszedłem na tą maturę i powiedziałem: hej, no witam się już bardzo serdecznie na maturze z polskiego, a teraz dawaj 100%! I wyjąłem pistolet. Mogłem tak zrobić, mogłem, wtedy wszystko mogłem. Dosłownie wszystko wtedy było można. W takim żyłem wtedy kraju, normalnie. Dobra, puścimy sobie tego. Łapanie może? A, łapanie. To niezłe łapanie. No, znowu w dupie jestem, może notka. Notka troszkę czasu zajęła. A tego łapanie, ono przebija obronę. Co za przerąbana rzecz. Kurczę, Hinata znowu odleciała tam, gdzie odlecieć nie powinna. Kurwa, dostałem krzaczorami jeszcze z głębin. Kogo jeszcze zawołasz? Aquamena? Dobra, Hanabi. Piękne hakke kuszo. Gość tutaj postawę żółwia uskutecznia. I jedziemy na ostro. No nie wiem, dlaczego on jest ode mnie szybszy. Dlaczego każdy mnie w tej grze rucha? Tu się gra zupełnie inaczej niż Storma 4. Dobra, weszło. Weszło jedno jutsu. Okej, jest jakaś przewaga zapewniona. Wycofajmy się na bezpieczną odległość. Hinata, Hinata. Hinata. Dziękuję, że raz zareagowałeś w czas. Bardzo ci jestem kurwa z tego powodu wdzięczny. A jebne ultimate'a może wejdzie. A co mi tam? Ta wszedł! Wszedł kurwa do baru i go wyjebali za szabety, jak nie z tą gierką kurwa i tą ceną, jaką za nią zapłaciłem. To po raz tyle, komentujcie, subskrybujcie na swojego śnieżka. Cześć!